kurwa, ale ja powiem szczerze, pierwsze kroki robię w masce na tym balu przebierańców ogólnopolskim. Zapraszam Państwa na bal przebierańców ogólnopolskim na terenie Polski. Całej. No plus tego jest taki, że można robi się głupie miny i się ludzie dziwnie nie patrzą, tylko można robić głupie miny nie tylko w lesie jak Sokrates, ale w środku poważnego miasta, w którym teraz jestem. No może nie jestem w środku, ale w mieście w poważnym. Można gadać do siebie, śpiewać sobie i tak dalej i temu podobne. No to zaśpiewam. O jak ten wiatr jebie w ryj, o jak ten wiatr jebie w ryj, wiatr z miachem jebie w ryj, o jak ten wiatr jebie w ryj. Piosenka jest naprawdę, jest taka piosenka. No, to jest maseczka. Maseczka na bal znaleziona w skrzynce pocztowej. Troszkę powiem, że ciasna, więc używam innej, bo to jest, no ta gumka tak taka agresywnie ściągająca za uszy. Długo w tym by człowiek nie wytrzymał. Na początku powiem, jak chodziłem po tych ulicach, to nawet zabawne to było. Ale później już troszkę mniej. I to tak już będzie. Pomyślałem o palaczach, jak oni mają teraz przekichane. Że sobie nie mogą zapalić normalnie wtedy, kiedy im się chce. Albo mogą, oczywiście, że mogą, ale ryzykują. Ryzykują, tak i... No, ci przynajmniej, co ryzykują, to na pewno któraś, jakaś tam część z nich wpadnie. No, ale plus jest też taki, że być może będzie mniej niedopałków na ulicach, na chodnikach, na trawnikach. I że po prostu być może taki będzie plus. Zobaczymy. Zobaczymy. No i tyle. Tyle w tym odcinku. Pewnie nie ostatnim, na pewno pierwszym. Bo wcześniej o tych maseczkach, maskach nie nagrywałem. A maskarada będzie trwać. Długa impreza się szykuje. Nie jest to taki kilkugodzinny bal maskowy. Raczej kilkutygodniowy. O ile nie kilkuletni. A czy wy, widzowie, mieliście jakieś przygody z maseczkami? Albo jakieś swoje wrażenia po pierwszym dniu obowiązkowego balu, obowiązkowej maskarady? No tak. To piszcie, piszcie.